Rada Miejska w Miliczu, obradująca w czwartek 30 czerwca, udzieliła absolutorium za wykonanie budżetu w 2010 roku burmistrzowi Milicza Pawłowi Wybierale. Na długiej i burzliwej sesji, trwającej aż 6 godzin, uchwalono również gminną obniżkę dotacji do ścieków, zatwierdzono zmiany w budżecie oraz podjęto decyzję o emisji obligacji na sfinansowanie deficytu w gminnym budżecie. Sesja trwałaby znacznie dłużej, gdyby radni zgodzili się na debatowanie nad wszystkimi projektami uchwał zgłoszonymi przez burmistrza. Radna Platformy Obywatelskiej Halina Smolińska zgłosiła zmianę porządku obrad, tak by zająć się tylko uchwałami związanymi z absolutorium i budżetem, uzasadniając to tym, że projekty uchwał wpłynęły od burmistrza zbyt późno i komisje rady nie zdążyły ich zaopiniować. Sprzeciwiał się temu radny Adam Jaskulski, który dowodził, że w takim trybie obradowania nie ma nic złego. Dyskusję spuentował w dość emocjonalnym wystąpieniu przewodniczący rady, Edmund Bienkiewicz. W dzisiejszej sesji znowu o wymianę poglądów i faktów, panie burmistrzu. No ale jednak pan idzie, tak jak mówiłem, w tym kierunku, żeby pokazać, że są winni, a ja staram się robić wszystko najlepiej, jak można. Odpowiadam zatem pan też spokojnie, bez elementu tutaj jakiejś złośliwości, że pan powiedział mi, że złoży pan projekt uchwał 16 czerwca. Ja nigdy bym sobie nie pozwolił, nie pozwolę sobie na to, żeby wiedząc od pana, że pan ma zamiar złożyć projekty określone uchwał, już zwoływał sesję albo informował przewodniczących, słuchajcie, pan burmistrz ma określony zamiar, przygotujcie się do tego. I kończąc to, że nie wchodzi do tej dyskusji, bo rzeczywiście zrobimy z tej sesji pośmiewisko. Skończmy, panie burmistrzu, szukanie tego, ktoś zrobił, nie zrobił, ktoś późno. Bo przecież to można zrobić naprawdę w sposób cywilizowany, spokojny i nie powodować dodatkowych takich elementów, jakich mamy dzisiaj. A dzisiaj znowu zaczynamy od spraw takich, które nie powinny być przedmiotem. Uważam, że każdy radny ma prawo oczywiście zgłosić konkretny wniosek w sprawie porządku. Pan tu od razu zarzuca, a dlaczego nie było formalnie zgłoszone na piśmie. Ja mogę panu powiedzieć tu, że ja miałem informację, to się przecież interesuje tym, co się dzieje na komisjach i w Radzie. Że rzeczywiście radni będą wnioskować o zmianę porządku z powodów, o których tutaj mówili. I na koniec. Jaki był problem, że pan 16 uchwały, który pan już miesiąc wcześniej wywiesił i dał, nie przesłał do nas. Przecież nie ma jeszcze takiego obowiązku, bo statutu nie zmieniliśmy, żebyśmy my, projekty uchwał, które są na stronie powieszone, rozpatrywali, spotykali się. Nie ma. Jeśli zapiszemy to, panie burmistrzu, w statucie i wprowadzimy te rozwiązania, to oczywiście sprawa będzie dla wszystkich jasna. I zrobił pan coś takiego, panie burmistrzu. Administracyjnie wprowadził pan pewne rozwiązania i uznaje pan je, że one są obowiązujące również radę. Ja panu odpisałem formalnie pismo, pan jego ma chyba, w którym poinformowałem pana, że ja nie znajduję podstaw prawnych, aby mógł w imieniu rady podpisać jakiekolwiek porozumienie, z którego wynikają obowiązki skierowane na radę. A na jakiej podstawie? Przecież ja mam określony zakres zadań do wykonania. Potem dzisiejszy. Zwołać, poprowadzić i to poprowadzić sprawnie i odpowiedzialnie, panie burmistrzu. Tam jest też taki zapis. I ja to staram się najlepiej, jak potrafię, czynić. A pan poprzez takie wprowadzanie różnych elementów, no komplikuje mi to sprawę i komplikuje w ogóle funkcjonuje zaraz to wyjaśnię. Przepraszam, ja prowadzę. W związku z tym bardzo proszę pana. Powiedzmy sobie wprost. Chcemy współpracować, panie burmistrzu.
przyjściu na warunkach określonych i zapisanych, które będą przyjęte w sposób taki, jak to się robi. Jeśli mamy odpowiedź pozytywną, to z każdym problemem sobie poradzimy. Ale jeśli będziemy czynić sobie różnego rodzaju zarzuty, to ja mam oświadczam publicznie, że ja nie dam sobie grać moją osobą. W żadnym wypadku. Ja zbyt dużo lat w życiu poświęciłem na ogromny wysiłek i na różne moje problemy było właściwie postrzegane. I teraz przez takie zachowanie i próby tutaj przekładania tego, to jest naprawdę nie w porządku. I proszę jeszcze raz, skończmy dyskusję. Pan może podnosić tematy związane ze statutem, można to kwestionować, ale dzisiaj pozwólmy, żeby ta rada sesję przeprowadziła w sposób taki, jak jest dzisiaj zapisane w statucie. Nie szukajmy, nie oszukujmy się drobnych niuansów, bo naprawdę zabędziemy się w ślepy całkiem. W dyskusji nad zmianami w budżecie, radny Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisław Pawlak upominał się o budowę boiska przy szkole we Wróblińcu. Radny Platformy Obywatelskiej Waldemar Węcek dociekał, dlaczego została zmniejszona kwota na remonty mieszkań socjalnych. Natomiast radny Platformy Ryszard Lech podnosił kwestię sensu finansowania samorządowej gazety. Natomiast przed głosowaniem nad obniżeniem gminnej dotacji do ścieków, czyli de facto podwyżce cen ścieków dla mieszkańców, wiele emocji wzbudziła kwestia braku dopłat do szemp na wsiach. Przeciwko zmniejszeniu dopłat do ścieków głosowali radni Milickiej Wspólnoty Samorządowej Alicja Szatkowska i Damian Stachowiak, radny SLD Ryszard Ochowicz oraz radni Platformy Obywatelskiej Halina Smolińska i Ryszard Lech. Zagłosowało 8 radnych, reszta wstrzymała się od głosu.
Na zakończenie sesji, radni debatowali nad stanowiskiem grupy 12 radnych, odnoszących się krytycznie do współpracy burmistrza wybierały z Radą Miejską. Głosowanie usiłował zakłócić radny Jaskulski, próbując w swojej emocjonalnej wypowiedzi odwieść radnych od tego stanowiska. Odpowiadał mu radny Lech, dowodząc, że radni mają prawo wyrażać swoje krytyczne zdanie na temat współpracy z burmistrzem, a liczba podpisów pod wnioskiem świadczy o tym, że problem jest dość poważny. Zdaniem Lecha, jeśli nie dostrzega tego problemu tylko radny Jaskulski, to znaczy, że żyje, jak zauważył, w innej rzeczywistości. Ostatecznie za przyjęciem takiego stanowiska głosowało 15 radnych.